Cześć wszystkim, z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek z Żuraw Vloguje oraz kolejny odcinek z Q&A, zapytaj Żurawia. Dawno już przymierzałem się do nagrania tego odcinka, no ale pewne życiowe sprawy mi to ciągle uniemożliwiały. Wybaczcie, że brzmię tak bardzo dziwnie i nosowo, ale jestem dosyć przeziębiony, źle się czuję. I dlatego brzmię jak brzmię, wyglądam jak wyglądam. Nigdy nie wyglądałem za szczególnie, no ale dzisiaj wygląda trochę gorzej. No ale nie o to chodzi. Będziemy przechodzić do Q&A. I tutaj nazbierało mi się trochę pytań. Miałem to nagrać już dawno, jakieś chyba nawet 2 tygodnie temu, no ale z różnych przyczyn nie wyszło. Nagrywam to dzisiaj. Nie wiem, czy wszystko mi się uda nagrać dzisiaj. Może będę nagrywał te pytania po kawałku. To się jeszcze okaże. W każdym razie dziękuję wszystkim moim widzom, którym zechciało się po obejrzeniu pierwszego Q&A zadać kolejne pytania. Przede wszystkim użytkownikowi Szybki Gol, Patryk, dziękuję Ci bardzo. Zadałeś mnóstwo pytań pod pierwszym Q&A, dzięki czemu przez to właściwie głównie przez Ciebie mam na co odpowiadać. Mam nadzieję, że ta forma tego programu na moim kanale się jednak przyjmie dużo lepiej i będzie lepiej jeszcze przez Was przyjęta i będziecie wykazywali większą aktywność w tym, żeby mi pomóc ten program na moim kanale dalej tworzyć, ponieważ no to jest program, do którego potrzebuję Waszego odzewu, Waszego feedbacku, ponieważ bez Waszych pytań no nie mogę ciągnąć dalej tej zabawy, a ona mi się mimo wszystko bardzo podoba. Więc przechodzimy do... Oczywiście pod tym filmem jak najbardziej możecie umieszczać swoje pytania kolejne do mnie. Na pewno odpowiem, postaram się odpowiedzieć na wszystkie albo na większość. I do tego, zanim jeszcze przejdę do Q&A, to zapraszam Was na moją stronę facebookową, gdzie adres się wyświetli najprawdopodobniej na filmie w postaci napisu. I zamieszczę go oczywiście także w opisie do tego filmu. W ogóle ten adres facebookowej strony mojego kanału umieszczam od jakiegoś czasu pod każdym swoim filmem. Możecie na niego wchodzić, możecie tam lajkować, pisać komentarze, sugestie. No ja na pewno tam zaglądam, sprawdzam i czytam wszystko, co się tam znajduje. Tam też umieszczam wszystkie także swoje najnowsze linki do swoich najnowszych filmów, więc jak komuś informacje o subskrypcjach nie za dobrze działają, to na kanale facebookowym na pewno będę aktualizował listę najnowszych filmów. No i to by było chyba na tyle z takich ogłoszeń parafialnych, można tak to nazwać. Przechodzimy do właściwego Q&A. Jeszcze pierwsze pytanie, jakie odczytam, to jeszcze zostało pytanie umieszczone pod filmem informacyjnym o pierwszym Q&A. Chyba już po nagraniu nawet i wydaniu pierwszego Q&A. I pierwsze pytanie zadał mi użytkownik Zagiel832 i to pytanie brzmi następująco. Podobał Ci się magazyn CD Action w latach 98-2002? No ta odpowiedź na to pytanie odpowiedź jest prosta. Tak, podobał mi się, ponieważ ja czytam magazyn CD Action tak właściwie od lat chyba 97. No w każdym razie ja jeszcze wtedy chodziłem do podstawówki, ponieważ podstawówkę kończyłem w 98 roku. No to jeszcze chodziłem do podstawówki i wtedy już no magazyn The CD Action tam chyba w 96 zaczął być wydawany, jeśli o ile dobrze pamiętam. W każdym razie no te jedne z pierwszych numerów magazynów CD Action trafiały też w moje łapki, chociaż ja wtedy byłem bardziej czytelnikiem takich czasopism jak Gambler, jak Top Secret, starych numerów, czy tam jakieś bajtki, ale też w pewnym momencie trafił w moje łapy właśnie jeden z pierwszych jakichś tam numerów magazynu CD Action. No wtedy to był dosyć drogi magazyn, ponieważ oni no, byli dosyć kosztowni, mieli dobrą okładkę, dużą ilość stron i ogólnie już od samego początku był to, przynajmniej od początków jakich ja pamiętam, czyli tam ileś tam numerów od pierwszego numeru już lata 97, no to był już magazyn dosyć wysokiej jakości i na wysokim poziomie. I co mi się w nich podobało, w tych magazynach? No, podobała mi się różnorodność stylów
poszczególnych redaktorów i to, że na przykład jeden redaktor głównie zajmował się na przykład przygodówkami, tak jak El General Magnifico, inny tam zajmował się głównie strzelankami, jeszcze inny wyścigami, Smuggler zajmował się listami i tak samo Mr. Jedi i tam wiele rzeczy się praktycznie nie zmieniło od samego początku. Podobała mi się szata graficzna tamtych starych numerów, ogólnie do tej pory czytam CD Action, teraz już kupuję tak całkiem regularnie, odkąd pracuję, odkąd jestem osobą, która zarabia jakieś tam pieniądze pracą własnych rąk i głowy, to tak, to kupuję dosyć regularnie CD Action, głównie dla płyt, głównie dla gier, które tam dają, ale też no i czytam oczywiście ten magazyn, nie to, że kupię, wypakuję, płyty sobie zostawię, a magazyn gdzieś tam rzucam w kąt. Nie, czytam. Może nie od deski do deski, ale czytam dość gruntownie. Bo to w sumie wolę magazyny takie pisemne niż grzebanie po serwisach internetowych. Jestem chyba już starej daty, ponieważ szukanie informacji, czytanie informacji o grach na jakichś portalach poświęconych właśnie tej tematyce jakoś tak niespecjalnie mnie kręci. Niespecjalnie mnie kręci wyszukiwanie newsów i rajcowanie się tym, że nie wiem, o jakiejś nowości usłyszałem 5 minut po tym, jak ona się ujawniła światu, bo grzebałem tam po jakichś anglojęzycznych portalach. Nie, no korzystam też z internetowego serwisu CD Action, gdzie oczywiście informacje się czasami pojawiają z dużym opóźnieniem, o czym oczywiście wielu internautów no nie może obok tego przejść obojętnie, ile ciągle im to namiętnie wytyka. Ale mi to nie przeszkadza, bo ja sobie po prostu zajrzę tam powiedzmy dwa razy w tygodniu na ten serwis, poczytam sobie różne rzeczy, różne newsy, różne artykuły i to mi absolutnie wystarcza, do tego uzupełniam to wszystko informacjami z pisemnego magazynu CD Action, który potem jeszcze pożyczam jednemu kumplowi, żeby sobie też poczytał. Płyty sobie zostawiam, płyty sobie wykorzystuję czasami, te gry niektóre, a po prostu albo zbieram z takiej czystej manii zbieractwa, a magazyn CD Action w latach 98-2002 oczywiście mi się podobał, aczkolwiek nie kupowałem praktycznie w ogóle w tych latach magazynu CD Action, pożyczałem od znajomych, którzy kupowali, no bo on kosztował, no nie wiem, trochę mniej niż kosztuje teraz, no ale kosztował te kilkanaście złotych. A dla osoby, która nie pracuje, jako tako moich rodziców też nadawanie kieszonkowego mi za bardzo nie było stać, więc no nie miałem sobie z czego kupować CD Action. Kupowałem wtedy, w tych latach akurat, inne czasopismo, które też tam parę złotych kosztowało. Nazywało się Magia i Miecz, było poświęcone głównie grom fabularnym, głównie grom fabularnym, takim papierowym fabularnym, trochę karciankom, trochę fantastyce. I to czasopismo zbierałem namiętnie, a CD Action, no mówię, jak mi wpadło w łapki od jednego znajomego czy od drugiego znajomego, no to się czytało oczywiście, no podobało mi się. Jako młodszy człowiek bardziej się rajcowałem tymi tekstami, no teraz ogólnie jakoś tak te teksty poza... Teraz CD Action w dzisiejszych współczesnych, że tak powiem, czasach najbardziej mi się podobają te części publicystyczne, nie te suche recenzje o grach, czy jakieś tam newsy o grach, ale te części takie publicystyczne, okołogrowe, czy okołobranżowe, czy ogólnie związane z komputerami, które są umieszczane od jakiegoś czasu, jakieś felietony, to mi się najbardziej teraz CD Action podoba. A wtedy to mi się podobało wszystko, i recenzje, i newsy, i screeny, i ogólnie listy. A teraz najbardziej mi się podoba właśnie w CD Action publicystyka. No i to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Dosyć długa była i dosyć rozwlekła, no ale się lubię rozgadywać. Jak chyba niektórzy youtuberzy tak mają, nawet ci sławni. No ale przejdziemy do kolejnych pytań, ale to za chwilę. Dobra, to lecimy dalej z kolejnymi pytaniami. Resztę pytań do tego Q&A dostałem od Patryka, chłopaka z Warszawy, mojego widza, który ma ksywkę Szybki Gol i który zadał mi raz, dwa, trzy, cztery, znaczy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pytań. 7 pytań od Szybkiego Gola i to będzie na tyle w tym Q&A.
Pierwsze pytanie, czy palisz? Nie, nie palę. Nie palę ani papierosów, ani innych używek pokroju cygar czy marihuany. Nie palę nic takiego. Opium też nie. Nie jestem narkomanem. Przynajmniej jeśli chodzi o takie używki. Bo jedyną jedynych używek, jakie używam, to są herbata i kawa. To tak, przyznaję się bez bicia. Lubię szczególnie herbatę. Natomiast palić nie palę. Palić nie palę. Próbowałem kiedyś tam w podstawówce, w późniejszych klasach, ale skutki tego były tak opłakane i tak nieprzyjemne, że dałem sobie spokój i jestem tak z ciekawości spróbowałem, takiej głupiej dziecięcej ciekawości i jestem bardzo rad i bardzo zadowolony z tego, że tak mi to wtedy dało popalić w kość, że nie weszło mi to w nawyk. Dzięki temu nie tracę, przynajmniej na papierosy, ogromnych ilości pieniędzy od ciężko zarabianych, a także jestem na pewno trochę zdrowszy. No. Pytanie numer 2 od szybkiego gola. Czy pijesz alkohol? Tak, nie jestem abstynentem i zdarza mi się pić alkohol. Natomiast zresztą wychodzę z założenia, że wszystko jest dla ludzi, tylko oczywiście z odpowiednim umiarem i z wiedzą na temat tego, jakie są skutki zbyt dużego spożycia zarówno alkoholu, jak i przedobrzenia używek wszelakich. Więc tak, czasami zdarza mi się pić alkohol, ale nie często, ponieważ jakoś tak specjalnie mnie do niego nie ciągnie. Raczej wyznaję alkohole lekkie i to głównie piwo, ale mówię rzadko i w małych ilościach. A także z mocniejszych, na przykład wódki to nie lubię, ogólnie nie smakuje mi. Za winami też nie przepadam, a z takich mocniejszych to lubię rum, ale rum z Pepsi. Tak, mieszany z Pepsi. Takie drinki. No, ale to raczej rzadko mi się zdarza pić, ponieważ rum jest drogi. Taki dobry rum jest drogi. Przepraszam, ale źle się czuję, drapie mnie w gardle i dlatego tak dziwne miny robię do tej kamery. No, w każdym razie tak, czasami zdarza mi się pić alkohol, ale raczej nie przesadzam. Bo i to też bardzo ciężko się i źle dla mnie kończy. I cierpię potem na drugi dzień mocno, mocno, jeżeli zdarzy mi się przesadzić. No, zdarzało mi się w życiu parę razy, ale no niespecjalnie dużo, bo uważam. I się ograniczam. No i to by chyba było tyle, jeżeli chodzi o picie alkoholu. Twój ulubiony sport. Mój ulubiony sport, wiecie co, ja jako tako nie jestem jakoś specjalnie miłośnikiem sportu. Nie zajmuję się jego oglądaniem, a uprawianiem, no cóż, ja jako młody człowiek, jako dziecko oraz nastolatek, czy nawet uczeń liceum, a nawet można jeszcze powiedzieć, że studiów, że student, to lubiłem grać w piłkę nożną. To był chyba taki mój wtedy ulubiony sport, który lubiłem uprawiać. Nie uprawiałem go na jakimś wysokim poziomie, raczej mocno amatorskim. I nigdy jakiś tam specjalnie dobry w to nie byłem, no ale lubiłem biegać za piłką, lubiłem w to grać. No i się dużo w życiu, w młodości czasu spędzało na tej grze. No tam trochę tam siatkówka, trochę koszykówka, ale też bez specjalnej miłości do tych sportów. Natomiast jeżeli chodzi o sport, który no teraz aktualnie nie uprawiam praktycznie żadnych sportów, trochę biegam, ale to raczej po to i nie tyle dla przyjemności, chociaż to trochę tam jakieś przyjemności daje, ale głównie po to, żeby podtrzymać jakąś tam choćby mizerną kondycję, bo jak się jednak dużo siedzi przy komputerze, to ruch jest wymagany, bo waga rośnie i trzeba zrzucać zbędne kilogramy, no więc trochę biegam, przynajmniej staram się. Teraz jestem chory, to nie biegam. A tak to jako tako żadnych sportów nie uprawiam. Oglądać też raczej nie oglądam. Piłki nożnej no rzadko mi się zdarza. Raczej jak były jakieś tam mistrzostwa Europy czy mistrzostwa świata, no to tam się czasami coś obejrzałem. Natomiast jeśli chodzi o takie tam polską ligę, czy ligi zagraniczne, czy ligę mistrzów, jakoś niespecjalnie śledzę i nie chcę mi się na to czasu poświęcać. No tam innych sportów to chyba sporty walki bym bardziej oglądał, typu jakieś boks, to może nie, bo to dla mnie nudne, ale jakieś tam, nie wiem, zawody typu kickboxing, MMA ewentualnie, ale też mówię, to raczej tak niespecjalnie, raz na jakiś czas. Ogólnie nie jestem miłośnikiem sportu.
ani też wybitnym sportowcem. I to by było chyba tyle, jeśli chodzi o pytanie numer 3 od szybkiego gola. Pytanie numer 4. Chciałbyś mieć Battlefield 4? Znaczy, jakby mi ktoś sprezentował, no to chciałbym mieć, ale wiecie, ja na przykład nabyłem Battlefield 3 dopiero jak się pojawił w Humble Origin Bundle, które było tam na stronie Humble Bundle swojego czasu dostępne, kilka chyba miesięcy temu. To wtedy jakaś tam pakiet gier na platformę Origin był dostępny. No tam były Dead Space 1, Dead Space 3, co tam jeszcze było, Simsy z jakimiś dodatkami, był właśnie Battlefield 3, no i jeszcze tam kilka gier tym sposobem nabyłem. Klucze, znaczy, do tych gier za, nie wiem, tam równowartość chyba mi wyszło 15 zł, czy nawet, czy tam 20. No więc nabyłem kilka, Crysis 2 i Crysis... No, Crysis 2 też był tam, Crysis chyba jeszcze, nie wiem. Dwójka na pewno. Więc te gry nabyłem sobie i Medal of Honor też pierwszy był. O tak, 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 był Medal of Honor pierwszy. Więc te gry sobie nabyłem i sobie w nie trochę, znaczy zamierzam w nie grać. No i dlatego też zacząłem nagrywać serię z Battlefielda, bo w tym Humble Bundle sobie go nabyłem, to pomyślałem sobie, że rozegram chociaż kampanię single player, bo do multiplayera jakoś mnie ciągnie, ponieważ ja w takie strzelanki raczej specjalnie dobry nie jestem, a ciągle ginąć, tak jak próbowałem grać w Battlefield Bad Company 2 w multiplayerze i przez kilka pierwszych poziomów praktycznie non-stop ginąć i ginąć co kilka czy kilkanaście sekund i czasami nie wiadomo skąd i nie wiadomo gdzie, to jakoś niespecjalnie mnie bawi, dlatego w multiplayer raczej nie będę grał. I podejrzewam, że Battlefield 4, jeżeli kiedykolwiek trafi na mój dysk twardy, to tylko wtedy, kiedy będzie dostępny w jakiejś taniej promocji, czy to na Originie, czy na Humble Bundle, czy na czymś podobnym. Natomiast, żebym specjalnie się rajcował Battlefieldem, czy Call of Duty, to nie. Strzelanki nie są jakąś taką wybitnie moją ulubioną kategorią gier. RPG tak. Kolejne pytanie od szybkiego gola. Piąte, czy lubisz czytać książki? Uwielbiam czytać książki. Naprawdę, ja bardzo, bardzo lubię. Od dziecka uwielbiam czytać książki. Tą miłością zaraziła mnie moja mama. I pamiętam jeszcze jako taki mały szczyl. Końcówka przedszkola, początki szkoły podstawowej. Gdzieś w tym okresie mniej więcej się nauczyłem czytać. I pamiętam, że od tamtego czasu moja mama miała ogromną bibliotekę książek, i to wszelakich, i to były sensacyjne, kryminały, science fiction, fantasy, horror. Było tego naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I ja po prostu byłem trochę takim zamkniętym mocno dzieckiem i nieśmiałym. I bardzo się wstydziłem i ciężko mi było nawiązywać jakieś kontakty z rówieśnikami, zresztą ogólnie tak w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej jakoś nie byłem zbytnio lubiany, raczej byłem outsiderem. Książki to była taka moja odskocznia od szarej rzeczywistości i lubiłem się zagłębiać w tych wszystkich wyimaginowanych światach. Do tej pory to lubię, chociaż nie czytam już tylu książek co kiedyś, bo kiedyś to się chłonęło te książki właściwie kilkanaście na tydzień, to była norma. Teraz z racji tego, że jest praca, jest jakieś tam szczątkowe, ale jest życie osobiste, jest komputer, jest mój kanał i wiele innych rzeczy, już na książki tyle czasu nie poświęcam co kiedyś, ale dalej lubię czytać, tak, to mi zostało i mam nadzieję, że jeżeli kiedykolwiek założę rodzinę i będę miał dziecko bądź dzieci, to na pewno będę próbował im od maleńkiego dziecka tak czytać. Mam takie własne marzenie, żeby czytać swoim dzieciom do poduszki różne rzeczy, bajki, nie bajki, książki. I mam nadzieję, że zaszczepię miłość do czytania swoim dzieciom, jeżeli będę je miał. Tak. Bo to jest bardzo, bardzo dobre medium i w sumie ani tego filmy, ani komputer, ani internet tego nie zastąpią. Bardzo rozwija wyobraźnia, a wyobraźnia jest potrzebna w bardzo wielu dziedzinach życia.
Tak. Czy lubię grać w Minecrafta? To jest kolejne pytanie od Szybkiego Gola. Nie, nie lubię grać w Minecrafta, nigdy nie grałem w Minecrafta i nie ciągnie mnie do grania w Minecrafta i nie będę raczej grał w Minecrafta. I absolutnie nie twierdzę, że to jest zła gra. Nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy. Po prostu ona mnie nie bawi. Taki czysty sandbox, bo Minecraft jest takim naprawdę czystym, stuprocentowym sandboxem, gdzie dostajesz pusty świat i sam sobie go tworzysz, sam budujesz i macie rajcować to właśnie, że sam sobie wszystko tworzysz w tej grze. Absolutnie mnie nie bawi. Ja gram w gry dla fabuły, a Minecraft fabuły nie ma żadnej. Fabułę trzeba sobie stworzyć. Gram w gry dla fabuły, no poza FIFA, no ona fabuły nie ma. Albo wyścigami, no zazwyczaj też fabuły nie mają, albo jakąś taką bardzo szczątkową. Ale Minecraft właśnie nie bawi mnie, raz z grafika mi się nie podoba. Te kanciaste i pikseloza jakoś do mnie nie przemawia. A poza tym, właśnie jeżeli o to chodzi, to zero fabuły, a ja jestem troszkę leniwy i nie chcę mi się wymyślać, co ja mógłbym w tej grze zrobić. Albo, nie wiem, kopać i zbierać dla samego kopania i zbierania i budowania. Nie, nie kręci mnie to w ogóle. I raczej w tą grę grać nie będę nigdy. A nie, nie mówię, że jest zła i nie mówię, że ci, co w nią grają, to są w jakikolwiek sposób gorsi od tych, co nie grają. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. I ostatnie pytanie na koniec tego Q&A, ponieważ już coraz gorzej mówię i coraz gorzej mi mówić, za co przepraszam, brzmi następująco. Co byś zrobił, gdyby wyskoczyły straszne stwory z najstraszniejszych horrorów? Zesrałbym się ze strachu. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Przepraszam za wokalną jakość, za kiepską jakość wokalną tego odcinka Q&A. Zapytaj żurawia. I jeszcze raz wszystkich zapraszam do komentowania, a przede wszystkim do pisania w komentarzach waszych pytań, żeby większa była różnorodność użytkowników, którzy zadają pytania i żeby one nie były tylko od jednego. I zapraszam do pisania tych pytań, ponieważ ja chętnie na nie odpowiem, chętnie będę o tym gadał, chętnie o tym będę nawijał i pieprzył głupoty. No i cóż, żegnam się z wami tym pozytywnym akcentem humorystycznym. Zapraszam na swój kanał do oglądania kolejnych odcinków z różnych serii. Zapraszam na moją stronę facebookową do lajkowania i aktywności na tej stronie. No i dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i cześć. Z tej strony mówił dla was żuraw.pl.